Witajcie! Codzienny rytuał urody. O tym dzisiaj będzie mowa. Znamy się, znacie mnie czasem nie tylko z filmików, ale czy widzicie mnie w pełnym makijażowym rynsztunku, czy w telewizji, czy na zdjęciach w pismach kobiecych, ale jeśli się widzimy na warsztatach, to widzimy się z nagą twarzą. I ja właśnie tak z Wami pracuję. Dlatego też ta dbałość o twarzy, bo ona mimo wszystko bez makijażu, tylko z jakąś kreseczką na oczach, powiedzmy, nie straszyła, jest bardzo istotna. I powiem Wam, co na przykład robię danego dnia. Zawsze zaczynam od dawki eliksiru. Tutaj jest taki kubeczek, eliksir jest kolagenowy, siarka MSM, sporo biotyny dla włosów, kwas hialuronowy, także brany do ustnie. I robię to dlatego, że no taka cera po 40, żeby i z wyglądu, i w dotyku, bo czasem pytacie, czy możecie dotknąć mojej twarzy, no to żeby ta cera była taka sprężysta, no to już właśnie w pewnym wieku warto sobie pomóc, bo organizm sam nie daje rady produkować tyle tego. No i potem zwykle rano robię sobie krótki, szybki masaż. Robię go albo dłońmi z olejkiem i wybieram zawsze bardzo świeży, świeżo tłoczony olejek z olejkami eterycznymi. Ja Wam proponuję linię takich olejków, ale jeśli macie swoje własne, które lubicie, to zwróćcie uwagę na tę świeżość, na małe partie. Albo robię masaż na przykład rollerem bądź jeżykami i wtedy używam kwasu hialuronowego, czyli bardzo takiego silnego, naturalnego nawilżacza z olejkiem zmieszane w dłoni, nałożony na buzię. Robię sobie swój masaż i mam też skórę wtedy przygotowaną do ćwiczeń i właśnie pokażę Wam, jakie to mogą być ćwiczenia. Czasem sobie tę pielęgnację robię taką turbo, bo przyznam Wam, że nie jestem wielką wielbicielką gotowych kremów, bo tam, żeby ta emulsja była taka, miała ten taki poślizg, żeby miała konsystencję, jaka nam się podoba, to jest zwykle sporo substancji zbędnych, więc ja lubię sobie w zagłębieniu dłoni mieszać właśnie kwas hialuronowy, olejek. Często też dodaję peptydy, o których wkrótce będę Wam mówiła, pisała i które będziecie wkrótce miały w ofercie. No i jak już się wymasuję, to pokazuję Wam teraz, jakie ćwiczenie na przykład lubię. Bardzo proste, tutaj pomylić się jest trudno. Nadmuchuję jeden policzek i powoli liczę do 10. Następnie nadmuchuję drugi. To samo do 10, już czuję. Potem górną wargę. Znowu 10 i dolną wargę. Znowu 10 albo nawet 15, jak wytrzymam. Tylko zauważcie jedną rzecz. Tutaj jednak niestety pojawiają się pewne takie zagięcia skóry. One nie są dla nas jakieś specjalnie niebezpieczne, ale jak ujędrniamy, to ujędrniajmy, będąc delikatne dla naszej delikatnej skóry. Więc na przykład, jak nadmuchuję mocno prawego polika, to widzę, że tu coś się dzieje, co mi się nie do końca podoba. Przytrzymuję. Wytrzymuję dłużej, niż Wam to pokazałam. Przenoszę powietrze. Znowu przytrzymuję. Górna warga. Tu się nic specjalnie nie dzieje. To, że bródka się trochę maszczy, to nic nam tutaj nie przeszkadza. I jak nadmucham mocno dolną wargę, to przytrzymam po obu stronach, żeby skóra nadal pozostawała gładka. Zróbcie nawet 5 takich serii do zmęczenia. To jest świetny sposób na to, żeby tutaj liftingować te partie. Wtedy nasze policzki będą się wydawały jakby wyższe i nieco bardziej wypukłe i gładsze będą te partie. Wiecie, no my, ja nie wiem, czy nas interesują tak do końca ideały takie urodowe, ale na pewno tak jak ćwiczę ciało,
Taki twarz powinna poćwiczyć, żeby była jędrna. Powinnyśmy wspomóc ją od środka, właśnie tak jak ja to też proponuję. I nie zapominajcie, dziewczyny, dodatkowo o omega 3 i wkrótce, jak już zajdzie to letnie słoneczko, to także o witaminie D3 z K2. No i dobra, świeża pielęgnacja, niekoniecznie skomplikowana, bez obciążenia skóry, natomiast z dodaniem ich jej zdrowych i cennych substancji. Pamiętajmy też, w następnym poście, jak zwykle, będę przeplatała ćwiczenie i masaże. Będziemy też się masowały znowu dłońmi, różnymi naszymi akcesoriami, bo to też sprawia, że Wasza skóra, nawet jak jej dotkną najbliżsi, czy w ogóle Wasza buzia, będzie się wydawała taka w dotyku bardzo przyjemna i sprężysta. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia przy kolejnym.